Dzisiaj jest wojna cenowa i wszyscy komunikują się jak najtańsza sieć. Trade marketing to dane, i to z różnych stron. Myślę, że dzisiaj tą bolączką współczesnych organizacji jest wręcz przeładowanie danymi. Kluczowe jest wyciąganie wniosków, i kluczowa jest też umiejętność przewidywania trochę trendów. Czy jest też jakiś, jakiś obszar danych, których dzisiaj brakuje, o którym trade marketing musi powalczyć. Ten trend wygody on będzie się rozwijał i ten nabywca będzie leniwy i on będzie korzystał z aplikacji zakupowych. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Market Focus. Fantastycznej gości. Po mojej prawej Mariana Małkowska, Senior Brand Communication Manager Banduel. Bardzo mi A dziękuję. po mojej lewej Wojtek Dendys, e, Customer Business Development Manager. Wszystko się zgadza. Maspex. Słuchajcie kochani, to trochę tak mam e, przekonanie, że powiedzieliśmy sobie o tym trade marketingu, jaki on jest dziś, tak? Jeszcze nie wszystko. nie wszystko. Nie wszystko. A co byś, no właśnie, to dobrze. Jeżeli nie wszystko, to zanim przejdziemy do tego, co ma być w przyszłości, to co jest jeszcze Mariola istotnego? Funkcja trade marketingu jest również y, bardzo mocno osadzona w sprzedaży. W sensie y, mojej poprzedniej organizacji Trade Marketing Manager wyznaczał cele jakościowe dla handlowców. To jest trochę, okay, czyli sobie. Przesunięty bardziej w, w stronę tak, sprzedaży. Tak, mhm. oprócz tego, że są cele wiadomo sprzedażowe i tutaj jest sprzedaż wyznacza je, natomiast jakościowe, czyli właśnie budowanie ekspozycji, budowanie półki, implementacja POS-ów i to jest trochę wpływ na zarządzanie właśnie naszą strukturą handlową. Budowanie kategorii, czyli. A struktura się nie buntuje? Nie ma cele premiowe, więc dostaje kasę za to. Okej, okay, super. <laughs> więc tylko walczy, żeby jak najwięcej. Programy motywacyjne. Trend y marketing też organizuje różnego rodzaju konkursy, również dla struktury handlowej. Tak. Bo, bo mają dodatkowe cele, chociażby z nowościami, więc to wszystko. No i też ten wpływ i, i współpraca z kategorią managementem, więc tutaj jest też bardzo mocna rola trade marketingu, ale to już jest tak jak powiedziałeś, pytałeś nas trochę od czego zaczynać, dlatego na tym się skupiliśmy. Ta funkcja to jest już trochę kolejny etap, patrząc mhm. o tym, jak rozwijać trade marketing, żeby w, w, włączyć trade marketing do wyznaczania celów. Super, czyli nie tylko jako ten, który tam usprawnia i dostarcza ale... narzędzia, ale ma wpływ, ma na... wpływ na, na tak, cele. Mhm. Tak. tak, ta wspólnota celu, bo to jest też bardzo ważne, żeby trade marketing nie był tylko takim kierunkowskazem, który wyznacza cele nieracjonalne, nieracjonalne albo niemożliwe do osiągnięcia, mhm. ale to umocowanie trochę w dziale handlowym, bo nie wiem, Mariola, jak u was, ale u nas customer marketing jest ulokowany w, w dziale handlowym, nie, jakby nie, zarządza, nie, nie podlegamy działowi handlowemu, ale mm -hmm. jesteśmy w, w strukturze organizacyjnej Super, działu handlowego, mm -hmm. i rzeczywiście to nam pomaga budować tą synergię działań wspólnie, czyli tą wspólnotę celu. Która jest oparta właśnie na sprawdzonych narzędziach, na budowaniu argumentacji skutecznej, efektywnej, hmm. bo dzięki temu też budujemy wiarygodność w oczach nie tylko przedstawicieli handlowych, struktur handlowych, ale też właściwie jesteśmy odbierani na zewnątrz u naszych klientów, partnerów handlowych. Więc mhm. myślę, że tutaj nie mam miejsca na taką autonomię, samodzielne działanie, bo jesteśmy organizmem, który tak. do tego dołączając oczywiście dział marketingu. No, będzie żył tylko w takiej wspólnocie. No dobrze, ale słuchajcie, bo spotkałem się też kilka razy z takim stwierdzeniem, że trade marketing to takie spoiwo pomiędzy marketingiem a sprzedażą. To jest właściwe podejście do trade marketingu, że to spoiwo. Ja może powiem, bo też do tej pory o tym nie powiedzieliśmy, to jest bardzo ważne, że trade marketing jest też takim elementem komunikacyjnym, czyli to co powiedzieć, spoiwem też, ale bym powiedziała, że on kumuluje różnego rodzaju informacje i dąży do tego, żeby była ta synergia i dobry przepływ. Myślę, że też dobrym takim planem na wdrożenie trade marketingu jest budowa też kalendarza inicjatyw. I to jest coś, co trade marketing no, trochę. To powiedz więcej o tym kalendarzu inicjatyw. Tak, tak jak powiedziałam, każdy, Producent ma, jego produkt żyje w określonym cyklu w trakcie roku. Mamy mhm. sezonowość, mamy różnego rodzaju też mhm. właśnie nowości wprowadzamy i inne czynniki, które wpływają nam na to, że w cyklu rocznym musimy sobie podzielić te kwartały na określone inicjatywy. Mhm. I wtedy budujemy, wychodzimy zwykle od góry, czyli właśnie od komunikacji, ustalamy kiedy będzie kampania komunikacyjna i na jakich, że tak powiem, produktach, grupach produktowych. Mhm. I dobudowujemy do tego cały plan, czyli inicjatywy trade marketingowe, później e, ściśle już współpracy z poszczególnymi klientami i narzędzia. I to jest taki kalendarz inicjatyw, który w, mo w moim doświadczeniu spina trade marketing manager i on odpowiada na to, żeby ten przepływ informacji, zwłaszcza pomiędzy już górą, czyli marketing i komunikacją, a dołem, czyli handlowcami, ludźmi operacyjnymi, był efektywny. Dlatego są odprawy, trade marketingowe, są różnego rodzaju spotkania, które inicjuje trade marketing i kaskaduje te cele strategiczne, wychodzące często z marketingu, okay. niżej. Dobrze. To przy tej okazji jeszcze zadam ci jedno pytanie. Ja pamiętam, że to był zawsze taki element, może nie newralgiczny, ale ważny, czyli promocja handlowa. Przy Promocja skierowana do kanału, a promocja konsumencka, Aha. która ma wyciągać ten produkt z półki. Jak tutaj wygląda ta współpraca? Jak w ogóle powinna wyglądać ta współpraca i rola trade marketingu, żeby to wszystko płynnie przebiegało? No właśnie, więc najpierw wychodzimy od tego. Od góry, czyli tych okresów, kiedy w ogóle chcemy się promować. Czyli ten kalendarz tutaj też ma swoje zadanie tak, okay. tak. Mm -hmm. I zawsze idziemy, planujemy sobie ogólnopolskie, na przykład aktywacje, które później realizujemy w każdym kanale sprzedaży, albo w tylko wybranych, w tych, które okay. mamy budżet, albo priorytety handlowe. I schodzimy do tych tailor-made'owych narzędzi, czyli już później dobudowujemy akcje specyficzne dla danego klienta, ale to zawsze powinno być podrzędne. Czyli na przykład dla Lidla, tak? Jako, tak, okay. tak. Natomiast no, dla Lidla akcję, żeby zrobić e efektywną, też najlepiej zrobić w okresie, kiedy będzie mieć komunikację, kiedy będzie trwała loteria na przykład ogólnopolska, bo wtedy narzędzie z Lidlem będzie elementem całości, a nie wyrywkowym narzędziem. Super. A u Ciebie tak jak to jest? E absolutnie zgadzam się, bo ta synergia działania Traszli marketingowego i tradeowego jest tutaj kluczowa z punktu widzenia e też takiej e efektywności komunikacji, no bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że marketing będzie mówił o jednym w promocji konsumenckiej, a ja na poziomie placówki handlowej będę mówił o czymś innym. Mhm. Więc ta spójność komunikacji jest kluczowa, oczywiście przy wykorzystaniu sezonów. Jeżeli mamy do czynienia z produktami, które mają tą swoją specyfikę sezonową, no to w te okresy warto... No tak, bo użyć. u Was też jest przecież masa takich oczywiście produktów. Oczywiście, masa produktów, nie? które właściwie mają swoje piki sprzedażowe, na przykład dwa razy w roku, bo są mocno związane ze świętami. Ale są też produkty na przykład regionalne, bo to jest też warte podkreślenia, że produkty, które sprzedają się w całej Polsce, w jednych regionach sprzedają się lepiej, w drugich sprzedają się gorzej. I przychodzi tutaj do nas taka właśnie regionalizacja, gdzie z jednej strony są produkty, które są mocno utożsamiane, jak choćby keczup Włocławek, który jest mocno związany z Kujawami, i być może dzisiaj byłoby wyzwaniem robić z niego markę ogólnopolską. Uhum. Ale tak, tam mogą być zintensyfikowane działania handlowe, bo tam też są sieci handlowe, tam też są sklepy, w których ten potencjał jest jak najbardziej do wykorzystania, więc i sezonowość, i regionalizm to są też takie ważne elementy, które warto zaopiekować. W kontekście choćby tego planowania długookresowego, bo też nie wyobrażam sobie planowania. W odstępach miesięcznych. My musimy mieć szeroki horyzont tego, jak będziemy chcieli pracować w ciągu całego roku, jakie narzędzia dobierzemy, na czym się koncentrujemy, to, oczywiście trwa, przy, przy wykorzystaniu kalendarza ATL-owego, marketingowego, w których okresach chcemy mocniej uderzyć, w których okresach może odpuścimy, więc absolutnie jest to też ten element, by, by wiedzieć, do czego chcemy dojść na koniec roku. No dobrze, słuchajcie, to pogadaliśmy o tym trade marketingu, jak on dzisiaj jest ale tak jak przed spotkaniem trochę sobie poczytałem też gdzieś tam opracowań nie, nie tylko polskich, ale globalnych, no, pojawia się bardzo ciekawa perspektywa przed trade marketingiem w najbliższej przyszłości. Może ono już jest, może za chwilę będzie. I tutaj chciałem z wami przedyskutować dwa elementy. Jeden to taki, e, taka teza, że trade marketerzy, czy trade marketing managerowie będą... Za chwilę albo już to robią gdzieś, e, tworzyli dedykowane rozwiązania dla wybranych klientów. I to będą już naprawdę bardzo doprecyzowane, sprofilowane, e, konkretne programy, łącznie z tym wyjściem na lojalność szoperów, ale dedykowane konkretnemu klientowi. Co wy na to? To już jest, to będzie. To już jest, tak, bo przede wszystkim każdy też y, klient, czy retailer ma swoje wytyczne. Niektóre sieci w ogóle na przykład nie dopuszczają wstawiania dodatkowych lokalizacji, mają bardzo ograniczone materiały mhm. y, promocyjne, a promują swoje narzędzia lojalizujące, czy na przykład aplikacje. I w tym momencie, y, no, Trade Marketing Manager musi... Wy, wy, nie tylko dostosować się do wytycznych sieci, ale też spróbować wykorzystać jak najlepiej to, czym dysponuje sieć. Mhm. Więc to już się dzieje, i to jest rzecz y, oczywista trochę dla każdego, kto, kto te narzędzia prowadzi. Natomiast ja trochę chciałam, nie, nie, nie ukrywam, że. Y, y, Byłam bardzo optymistyczna jeszcze do pół roku wstecz, jeśli chodzi o rozwój właśnie różnego rodzaju narzędzi, komunikacji, bo wierzyłam w to, że dla wielu retailerów jest ważny już dzisiaj CSR, jego wartości, to do jakiego konsumenta, to średnio ważne. do jakiego shopera chcą docierać, że budują wartość w postaci jakościowej obsługi, pięknych półek, ekspozycji. Dzisiaj... W jest wojna cenowa i wszyscy komunikują się jak najtańsza sieć. I to jest coś, co trochę hamuje rozwój jakościowy. Trzeba się jakoś marketingu. to wpisać. No. no właśnie, i pytanie, kiedy to się skończy i na czym? No dobrze, ale no takie jest rzeczywiście, ale teraz takie pytanie: czy, czy macie już doświadczenie, albo wyobrażacie sobie, że trade marketing manager, czy zespół trade marketingowy siada i mówi tak, słuchajcie, czyli tak, strategia, czy plan na rok 20. 4,25, 25. Dla Lidla taki. Dla Biedronki taki. Tak. Dla mhm. Oshą tak. tak To się dzieje. Każdy ma odrębny mhm. plan. Tak. Czasami próbujemy y, 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 kanałami czy supermarkety z hiperami połączyć. Nie formaty, sposób. ale właśnie, bo to z formatami tak, tak zawsze było, ale czy konkretne marki, ale klientów. Tak, też e, tak. Ja Mówię z perspektywy tak. tej współpracy z klientami, którą sobie bardzo cenię, bo to, co się. Dzieje to, widzimy tą korzyść, jaka płynie z tego, że retailer zobaczył, że korzyść ma we współpracy z nami. Bo jakby widać, że ta wiedza, którą mają dzisiaj zespoły trade marketingu, customer marketingu, które są uzbrojone w ekspertów tak naprawdę uzbrojonych po zęby, mhm. jesteśmy w stanie dzisiaj na tych spotkaniach budować tak te narzędzia, że to nie wygląda dzisiaj na zasadzie, że my przyjeżdżamy i na, na siłę chcemy. Kolokwialnie mówiąc, wciskać narzędzia czy rozwiązania trade marketingowe czy customer marketingowe dla konkretnego retailera, jak mhm. można wymienić. Lead, Ale uzgadniacie jedronka, czy... coś z nimi, czy Dokładnie. to jest tak, że przyjeżdżacie to, z gotowym to, pomysłem? I to planowanie, które dzisiaj się odbywa, które teraz się odbywa, jak ono wygląda, właśnie pozwala nam budować tak te narzędzia, aby i jedna i druga strona. Miała w tym swój udział. Mówiliśmy o tym zaangażowaniu przedstawicieli handlowych, żeby oni czuli wspólnotę e, celu z trade marketingiem i tak samo wygląda to z klientami. Klient o wiele e, jakby chętniej wchodzi w inicjatywy, w realizację mm -hmm. różnego rodzaju narzędzi, jeżeli widzi, że został wysłuchany, że te narzędzia. Ale on się też zdradza z tym, co planuje, nie, że możecie tak, no, warsztatowo nie sobie popracować. E, zrobienia, e, nie wiem, e, aktywacji na urodziny retailera, strzelam, tak. żebyśmy nie wiedzieli, kiedy on to chce zrobić, bo my mając wiedzę o konkretnym okresie, możemy mu powiedzieć, słuchaj, dobrze się składa, bo będziemy mieli wtedy jeszcze takie, takie, takie i takie narzędzia, więc moglibyśmy to skumulować i wspólnie zrealizować pewne inicjatywy, więc okay. to planowanie wspólne, które mocno się otwarło w tym momencie. Czyli na, to już jest. Na to, tak, jeśli chodzi To już chodzi o... jest i dlatego rolą na managera jest bardzo ścisła współpraca z kamem, który obsługuje daną sieć, żeby okay. wydobyć te informacje, bo jeżeli nie ma tej Aktywnego pytania, to być może nie ma też odpowiedzi, ale to jest cała zasługa w tym, żeby być zespołem otwartym i te zwłaszcza rozmowy roczne no, odbywać w szerszym gronie, tak. żeby też włączyć marketing po drugiej stronie i oczekiwać konkretnych informacji, jak sieć chce się rozwijać, jaką ma strategię. Okej, okay, no ale to teraz, jak sobie wyobrażacie, w którą stronę to pójdzie? Wyobraźmy sobie tam, nie wiem, perspektywę, horyzont dwu, letni. Jak, ta, jak to, co dzisiaj jest we współpracy z retailerem, w którą stronę ona może się rozwinąć? No i to jest właśnie dla mnie trudne pytanie dzisiaj. Trudne. A jakie są scenariusze? Co, co przewidujecie? Co się może wydarzyć? My, my do tej pory wierzyliśmy w to, że jesteśmy, par, mamy partnerską też współpracę. Że, dajmy na to, duży, duży klient sprzedaje dużo naszego produktu. Mamy dużo akcji różnego rodzaju handlowych, i jesteśmy mhm. partnerem też w akcjach komercyjnych, marketingowych. Mhm. I wierzę w to, że to jest coś, co na dzisiaj jest bardzo ważne. Natomiast ostatnie miesiące pokazują, że inwestycja w marki własne dużych sieci jest tak ogromna, że brandy naprawdę mają poczucie. że trochę nie warto angażować się w to, te, budować ten kapitał współpracy. Skoro ktoś... i tak na koniec dnia sieć handlowa promuje głównie swoją markę własną. Wojtek, warto? E, ja myślę, że nadal warto, bo e, patrzcie. A no wy macie z problem z markami własnymi. Macie Oczywiście, przecież w to jest problem, e, problem. To wyzwanie globalne, ale ono jest związane mocno ze strategiami, jakie po prostu niejednokrotnie sieć dostaje e, w manualu, e, że tak powiem, do wdrożenia. Więc. E, są plusy i minusy, nie chciałbym pewnie jakoś szerzej wchodzić w strategię marek własnych, ale myślę, że to budowanie takiego długofalowego, wspólnego, partnerskiego działania. I co za tym idzie, pewnych pozytywnych efektów, na przykład po tych wspólnych aktywacjach. Bo dzisiaj, jeżeli zrobimy aktywację X i e, retailer zobaczy w tym korzyść, że OK, warto było z, z tym dendysem zbudować jakiś plan aktywności i e, stworzenie pewnej Ale narzędzi, potem popatrzą w bo kalkulator, się... bo jest dendys fajny, no nie, ale nie. Tu... to właśnie przed y, włączeniem to, to to wszystko jest policzone. Więc jakby, jeżeli oni zobaczą, że ta argumentacja, z którą przyszedł zespół do, do sieci i pokazał im, słuchajcie, warto. Postawić na rzeczoną truskawkę, a nie ananasa w takim wydaniu. Warto postawić na takie i takie działania komplementarne. Warto postawić na zaopiekowanie półki, później ekspozycji i jakby te elementy, wiecie, jak one się przełożą na korzyść i ten klient poczuje w tym, w tym też benefit i w tym biznes. To on przyjdzie z otwartą głową i powie, słuchajcie, udało się, czy właściwie zrobiliśmy to, mamy super efekty. Działajmy dalej. Czyli to jest trochę tak. Że od trade marketingu zależy poziom wartości, jaką się zaproponuje retailerowi, żeby on chciał, tak. chciał wejść w tą taką profilowaną, dedykowaną współpracę i zaniechał może czasem, daj Boże, swoich pomysłów e, rozwalenia kategorii poprzez e, tak marki własne. Słuchajcie, i tak cały czas sobie rozmawiamy na różne tematy, i w każdym z tych tematów gdzieś z tyłu pojawia się kwestia danych. Braku wystarczającej ilości tego, jakie dane, jakimi danymi dysponował trade marketing kiedyś, jakimi dysponuje teraz, a jakimi będzie dysponował w przyszłości. Jak to u was z waszej perspektywy wygląda, co z tymi danymi jest. No bo trade marketing to dane. I to z różnych stron które trzeba umieć zagregować no i wyciągnąć właśnie, z nich. Chciałbym powiedzieć wnioski. ważną rzecz, bo same dane firmy ym, zwykle mają, choć oczywiście one wiążą się z konkretnymi kosztami, więc czasami są w różnych cyklach dostarczane. My akurat pracujemy na danych Nielsen yy, w cyklu miesięcznym, więc y -hmm. bardzo szczegółowych na kategoriach. No, ale kluczowe jest wyciąganie wniosków i kluczowe jest też umiejętność przewidywania trochę trendów, czyli obserwowania, co się dzieje na rynku, czyli nie tylko dane post factum, ale też obserwowanie właśnie tego, co, jak to się zmienia, jak ewoluuje i w którą stronę. No bo, ale nie są, powiedzmy, te dane takie... Y o, to nie jest rzecz nowa, tak? O, trend tak? marketing miał do nich dostęp już od dłuższego czasu, ja też pamiętam. W związku z tym bardziej y, ciekawi mnie to, czy pojawiają się jakieś nowe, czy pojawiają się nowe obszary danych, których 10, 15, 20 lat temu nie było, a które ci ewidentnie pomagają w pracy trade marketera. Tak. Myślę, że dzisiaj tą bolączką współczesnych organizacji jest wręcz przeładowanie danymi, tak. bo mamy wręcz nadmiar tych danych i to, co być może kiedyś było jedną daną, ale jakościową, pozwalało wyznaczać pewne kierunki działania. Dzisiaj mając ten ogrom danych, musimy selektywnie, czy warto by było, żebyśmy selektywnie dobierali w taki sposób te dane, aby skutecznie wyciągać wnioski, jak mówi Mariola, ale też mhm. kreować na podstawie tych wniosków pewne rozwiązania. I rzeczywiście ten pościg za coraz to nowszymi danymi, które spływają z różnego rodzaju rozwiązań, odbywa się, bo wspomniany internet rzeczy on nam pokazał też, jak. Wielką i taką właściwie niezgłębioną studnią bez dna jest, jest ta technologia, która pozwala nam przetwarzać dane w czasie rzeczywistym w punktach sprzedaży detalicznej. To, co się dzieje e, na półce. I to, co się dzieje na półce, i to, co się dzieje na ekspozycjach, bo e, technologia IoT pozwala na przykład badać ruch całkowity wokół ekspozycji w danej placówce handlowej. To, co nam pokazały badania, jak szeroki w ogóle strumień, mhm. Wiecie, do tej pory sobie nie wyobrażaliśmy, jaka ilość strumienia tych potencjalnych klientów, ale też całkowity ruch nabywców koncentruje się wokół naszych ekspozycji. Bo mieliśmy przed oczami dane, gdzie dom mediowy udostępnia informacje, do ilu milionów na przykład docieramy komunikacją reklamową. Dzisiaj mamy też informacje, do ilumy shopperów docieramy naszą ekspozycją, z produktem. naszą komunikacją z produktem, dokładnie, więc. Jesteśmy w stanie, mało tego, że znamy ten, ten ruch całkowity, jesteśmy w stanie sprawdzić, jaka jest rzeczywiście, jak jest zwrot z tej inwestycji, bo możemy zobaczyć, ok, minęło nas tyle i tyle nabywców potencjalnych, tylu i tylu się zatrzymało i weszło w interakcję z produktem, mało tego, tylu zabrało produkt, mhm. ale niekoniecznie produkt wylądował w koszyku, więc mamy ten współczynnik Odrzucenie odrzucenia, weź. dokładnie, który, który pozwala nam stwierdzić. Tak, czy produkt rzeczywiście się. No bo kto z nas nie zostawił masła w proszku? Jest, taki, jest takie stwierdzenie. Więc e, ci nasi nabywcy m, też czasami wezmą produkt i zostawią ja go gdzie bądź. Tego te, żadna technologia internetu rzeczy nie zbada, ale patrząc na takie decyzje zakupowe, powiedzmy modelowe, e, możemy dzisiaj badać to, tak? Ile, Czyli ta, ile ta półka, czas rzeczywisty. Przepraszam, że tak wchodzę ci mhm. słowo, ale chciałbym to okay. trochę y, tak, żeby też i nasi. Widzowie mieli poukładane. Nowością, na pewno, z, no, też z mojej perspektywy, nowością jest to, że ten czas rzeczywisty wokół półki jest dzisiaj mierzony. Mamy CO-wskaźnikowanie, tak. różnych rzeczy i tak dalej. To jest na pewno y, świetna sprawa, ale czy jest też jakieś, jakieś, jakiś obszar danych, których dzisiaj brakuje, o którym trade marketing musi powalczyć? Na pewno dużym wyzwaniem jest praca na danych rotacyjnych, no bo to, co mówiła Mariola, praca z Nielsenem, jest to oczywiście. Też pracujemy z bazami danych Nielsena w pewnych cyklach, i one pokazują trend. One też dają przestrzeń do tego, żeby budować Aha. pewne predykcje, co się może wydarzyć w perspektywie czasu na bazie na przykład jakiegoś trendu. Ale to, co, to, co ja widzę, to, to, z czym się boryka nasz zespół, to właśnie zbadanie efektywności działań na poziomie. Faktycznie danych rotacyjnych od sprzedażowych skaz. No bo właściwie, mając tą wiedzę, to ja dzisiaj mogę, mogę mieć naprawdę Co więcej, chyba trudniejsze jest w sposób jest, perfekcyjny. Tak, e, e, Wyabstrahowanie tej konkretnego narzędzia, bo jeżeli e, stosujemy MIX, czyli tą 360, e, i które mamy... działa najbardziej. Które działa najmocniej, które mhm. spowodowało ten element po prostu mhm. zakupowy. I to jest takie. Mm, okay. Na dzisiaj jeszcze oczywiście domy mediowe budują różnego rodzaju modele, e, który właśnie ten element zadziała, ale to wszystko jest modelowanie. Ale w nie, kanale nie. sprzedaży już ten dom mediowy tak za bardzo nie pomoże. Tak, za bardzo tak. nie. Oczywiście my pokazujemy, jakie narzędzia też były trend marketingowe i promocyjne, ale na koniec dnia to jest tak. To jest. Mhm. Słuchajcie, czy. Te, ta wielość, mnogość danych, no bo rzeczywiście jest ich na pewno mnóstwo, można sobie to wyobrazić. Czy to oznacza, że trade marketer musi być analityczny? Patrząc z perspektywy zespołów współpracujących, myślę, że nie musi być analityczny, bo ma do tego zespół ekspertów, który oczywiście jest w stanie pewne rozbudowane analizy dostarczać. Wiadomo, jakiś tam podstawowy, obligatoryjny poziom analizy e, jest mile widziany. <grym> mm -hmm. Ale myślę, że organizacje, jakie reprezentujemy, jak. Mariona no bo macie wiar, duże zespoły, mamy duże wszystko zespoły. zespoły duże tak? znajdzie, Ale okay, nie też oczekiwać sobie... od kogoś, kto nagle. W firmie trzyosobowej ma być ekspertem od trade marketingu marketingu, i trudno oczekiwać, żeby był również analitykiem wybitnym biznesowym. analitykiem biznesowym. No więc. dobrze, ale to słuchajcie, to mogę ja odwrócić pytanie, pytanie. Czy da się realizować trade marketing bez tych danych? Bez danych nie, nie. ale no właśnie. Nie. trzeba sobie odpowiednio zbudować zespół multi, multi, tak naprawdę wydziałowy, powiedzmy, multi ekspercki, który który z tą wiedzą przyjdzie, bo wydaje mi Ale się, że to są Ale masz rację, największe że w małych zespołach. zespołach czasem trzeba wiedzieć, jakie pytanie zadać, jakie, o jakie dane poprosić, Właśnie. bo bez tej takiej smykałki trochę do interpretacji danych, no trochę to się nie skleja czasami. I ten żyjemy, trade marketing trochę musi, powinien, tak, powinien mieć te skile analityczne. Tak, tak. Okay. Słuchajcie, ta era cyfrowa, która dzisiaj jest, czy ona w jakiś wydatny sposób zmienia trade marketing? Moim zdaniem to są kolejne narzędzia. My na przykład inwestujemy w takie narzędzia jak aplikacje zakupowe. No bo dzisiaj od tych gazetek papierowych przeniósł się nasz mhm. shopper do, do aplikacji. i Do telefonu w ogóle. Do telefonu. Mhm. I to, co powiedzieliśmy sobie, część z nich nawet planuje sobie, gdzie będzie robić zakupy pod wpływem tego, gdzie ma najlepsze promocje. A więc to, żeby też w tych aplikacjach się pokazać, nie tylko na etapie mhm. e, e, ceny promocyjnej, ale są różnego rodzaju formaty adinsertowe, e, które po, pozwalają komunikację tam zawrzeć, mhm. to jest najbliżej decyzji zakupowej i w momencie, jeżeli mamy narzędzie typu konkurs albo loteria chociażby, co nie jest cikle obniżoną ceną, ale też jakimś elementem wpływającym na decyzję, no, tak. no to to jest krótka ścieżka. Okay. 70% nabywców nadal korzysta z papierowych gazetek, więc jest to core. Mimo, że niektóre sieci handlowe były wręcz zdecydowane do tego, aby odejść od papierowych na rzecz aplikacji digitalowych, ale widać, że ten nabywca jest jednak jeszcze lojalny co do gazetki, bo może sobie ją prze prześmigać w, w domu i, i tak naprawdę na tej. Podstawie zbudować też swoją listę zakupową. W sposób Więc spędzenia tr... wolnego czasu. Więc nie te 30% y, tak adaptujemy również w aplikacje zakupowe, adinsertowe, w digital, bo jest to też ten element, który... kto się będzie rozwijał według ciebie. Tak, będzie. myślę, że w okresie pandemii on przeżył ten taki e, powiedzmy wybuch, rozkwit, y, gdzie po pewnym okresie e, ten digital mimo e, że nie wrócił do poziomu sprzed pandemii, ale, ale to się troszkę, zrównoważyło. Tak, nabywcy wrócili do offline'u, wrócili do sklepów mhm. analogowych, ale o tym switchowaniu się pomiędzy online'em i offline'em mówiłem na początku i on rzeczywiście myślę, że będzie takim kierunkiem. Z jednej strony bo typowy nabywca tak właśnie robi zakupy, że idzie do tego sklepu w offline, ale myślę, że w ramach tego trendu wygody, który też widzimy w reprezentacjach w, w danych gf choćby, że ten trend wygody, on będzie się rozwijał i ten nabywca będzie leniwy i on będzie korzystał z aplikacji zakupowych, które dowożą pod, pod no drzwi, właśnie. gdzie możesz sobie... I tam też się trade marketing zaczyna tam pojawiać. Oczywiście tam. też się trade marketing pojawia, tam się Sie, pojawiają działania, nowe mechanizmy, zupełnie. Tam się pojawiają promocje konsumenckie, buy-and-gety, tak. różnego rodzaju mechanizmy, które też w pewien sposób ten koszyk budują. Ale myślę, że na ten moment nie widzę zagrożenia dla offline'u. Ale jest to Tylko trend. który na wszystkich trzeba... kategoriach. Może słuchają nas też producenci, którzy sprzedają w e-commerce swoje produkty. Pewnie więc tak. Powiedzmy o tym, że tutaj tak. ten cały digital i e performance jest kluczowy, no bo żeby ściągnąć konsumenta do naszego e-commerce, więc zależy U was e-commerce to jeszcze nie jest nic takiego. No my jesteśmy partnerami, ale nie mamy swojego e-commerce. My działamy na, na Allegro, mamy jakby brendowy e sklep i, i Frisco jest naszym dużym też partnerem mhm. w e-commerce. I co jest ciekawe bardzo, bo mhm. w e-commerce czasami y, pokazuje nam y, shopper, że mimo, że to jest ten sam shopper, to on kupuje inne produkty, takie, które czasami w offline nie mu giną. To jest o. świetne miejsce na nowe produkty. Nam się bardzo dobrze sprzedają właśnie produkty mniej popularne, że tak powiem, bo kukurydzę i grosze kupujemy... Y, bo na właśnie... półce ginie, ginie przy takiej tak? ilości fejsów tych tak. najbardziej popularnych? Albo w e-commerce sobie doczytam. A tu mam więcej czasu? Tak. Obs z obserwacji mogę tak, sobie znaleźć. Tak. Okay? Dobrze, słuchajcie, to jest nieśmiertelne pytanie. Ja go nie lubię, bo, ale muszę zadać, bo to ktoś potem. No Musisz jeszcze chcesz. <laughs> Dobrze. E, chcę ciekawe. zadać, żeby nie mieć poczucia, że e, odpuściłem temat, który dzisiaj jest super hot, czyli sztuczna inteligencja. Czy mhm. ten obszar w jakikolwiek sposób wjeżdża do trade marketingu? Macie jakieś doświadczenie albo coś się. Rodzi na horyzoncie, że ta sztuczna inteligencja może coś tam zacząć robić. Jeśli na przykład e, dzisiaj zadałbyś mi pytanie o ChatGPT, GPT, który zatrzymał się na roku 2000, tam, nie wiem, 2020, e, jakoś Czwórka? tak. Czwórka, e, ten. Nie wiem, mój, jak mu zadam pytanie, to niejednokrotnie mówi mi, sorry, ale moje, e, moja, moja <grym> wiedza kończy się na roku jakimś tam. Okay. Więc patrząc, Ale załóżmy, nawet jak załóżmy... z ciekawostki chciałem kiedyś. E, Zadać mu pytania dotyczące jakichś tam aktywacji y, trade marketingowych, to jednak mówiliśmy o tym, otoczeniu biznesowym, o tym czuciu biznesu, o tym, wiecie, życiu tym, specyfice tym biznesem, też. tym specyfice. Jakby wydaje mi się, że na tyle dzisiaj to modelowanie może nie jest jeszcze y, tak y, opanowane, że ten, ten, ta sztuczna inteligencja jest w stanie poczuć to tak, tak jak człowiek, tak jak ekspert, jak specjalista w danym obszarze, który ma taką wiedzę empiryczną, która. Dodaję mu jeszcze takiego, wiecie, ekstra value okay. do, do myślenia. Jedyny obszar taki, który dla mnie jest taki najbliższy, no to kreacja. Kreacja, tak. No ale to musi być unormowane, prawda? To musi być, że tak powiem... Ale zaprojektuj żeby... za łoblerek, tak. po, który, to kusi, na który wszyscy zwrócą sobie uwagę. To trzeba żeby grupę pieniądze za to. To jest tak, ja też widzę, że to jest taki obszar, w którym może najszybciej coś się zacząć, E, szybciej coś tak. Przeność. Ale wiecie, później dochodzi element, trzeba to przygotować do druku, trzeba tak, przygotować do. produkcji. produkcyjnej, kto dokładnie, to zrobić. A poza tym trzeba to potem jeszcze prawnie zastrzec, mm. bo to, co ci no, wykryujesz, to już to... Może więcej z tego. Może być też więcej to... roboty. Tak? tak. Może być tak. więcej roboty. Słuchajcie, kochani, mam na koniec jeszcze. O te wpadki miałeś zapytać. Właśnie. Ja, się, ja cały Właśnie. czas myślę o tym, żeby być Dałem wam i czas. Czekam. Dałem wam czas. Słuchajcie, no dobrze, to na koniec wpadki trade marketingowe. Co wam się nie udało, albo może nie wam, ale byliście świadkami czegoś, co nie zagrało w trade, w trade marketingu. Czy jak sobie tak, tak przypomnę, to. Umówiłeś, że to twój to... kolega, że to nie, nie u tam. ciebie. Tak. Nie, nie, ale szczerze, nie ma jakichś spektakularnych wpadek. Są wpadki oczywiście, że nie wiem, jakiś post się rozwali, że że coś, coś nie wytrzyma, jakościowe czasami tylko... Nie Ale słuchajcie, no dobrze, to ja słuchajcie, mam takie ze własnych doświadczeń starych, m, kwestia, gdzie wchodzimy z nowością, z nowym wariantem i w tym samym czasie z podobnym produktem wjeżdża nasza konkurencja. No i nie ma miejsca. A połowy tańszym. Nie ma miejsca <laughs> dla dwóch. I teraz jak wytępować ten cały proces, żeby, nie, żeby on nam się nie rozpadł na poziomie retailera to już bardziej handlowców problem. Mhm. Czyli nie trade, trademark jak mówicie, ja zrobiłem swoje, a handlowcy, słuchajcie, to... Negocjujcie. To już wy powalczcie, tak? E, jakie narzędzia chcecie, pomożemy wam. E, właśnie, bo e, tak. absolutnie nie zostawiamy działu handlowego samemu tak. sobie. Nawet bo, jeżeli wpadnie w taki kłopot. Nawet jeśli wpadnie, a zwłaszcza jak wpadnie w kłopot, bo tak. mówiliśmy o tej wspólnocie celu i tak naprawdę... E, zależy nam równie mocno, jak i handlowi na tym, żeby aby wpadek było jak najmniej, ale absolutnie tutaj czasami są pewne sytuacje, no, sorry, jak brakuje do realizacji targetu, to jakbym chciał, to i tak nie pojadę z paletą i nie sprzedam palety makaronu, żeby zrealizować target. Więc czasami są rzeczy, które rzeczywiście. Na których odpowiedzialność leży po stronie innych, ale ja mogę zrobić wszystko, co w Możesz mojej mocy, co w mojej tak. kompetencji, okay. aby ta paleta rzeczywiście się sprzedała za atrakcyjną ceną, z komunikacją, coś, żeby ten cel zrealizować, więc kompetencje myślę tutaj. Czyli wpadki jakieś takie specjalne, Mariola, może ty coś zdradzisz? Ja właśnie tak długo myślałam i nawet nie taką wpadkę, ale wyzwania, jakie mamy, brandowe bardziej niż trade marketingowe, okay. że my trochę konkurujemy sami ze sobą. Nasi sz, 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 klienci… Sz, Kukurydza męż, kuk... z groszkiem. Kukurydza z groszkiem versus cała reszta. Okej. Okay. Cały świat. Ludzie jak widzą Bondi Well, to widzą od razu bo... kukurydzę i groszek, a mamy szeroki ręcz chociażby fasol. I jak odwrócić. Wiem, czerwoną mam, ostatnio kupowałem. Nawet. Super, że Biała wiesz. też jest na parze. A druga rzecz. No, e, zobacz, druga no. rzecz. Nawet moi znajomi mówią, że cały czas puszczamy reklamę przebojową w Waszyła tak. well. Ona nie leci już kilkanaście lat. Serio? To ja, jak powiedziałaś o Bondiue, well, to zaraz Ale to jest fantastyczne, co powiedziałeś. Słuchajcie, ja wczoraj byłem na spotkaniu takim szkoleniowym dotyczącym. Akurat dostępności mentalnej i dystynktywnych e, asetów, aset dystynktyw e, dla marki. I była, pokazane było jabłko, blenda medu sprzed lat. Jak szczoteczka szorowała. No. Widzisz? No. Od razu ci się aktywuje w tak. głowie. Ja też, jakby mnie ktoś zapytał, czy widział, słyszałem ostatnio reklamę y, przebojowe warzywa, to powiedział, tak, słyszałem. Ale wiesz, że to już ona już jest do, do końca dnia będzie Ci siedzieć w Słuchaj, bo teraz, ale to teraz, już jest asset, to już nie jest to reklama, jest właśnie, to jest element w ogóle marki. Tak. I dlatego teraz, ponieważ mieliśmy 170-lecie Bondiwell, to wróciłam do tego i zrobiłam różnego aktywację wokół przebojowych warzyw Bondiwell. Bo ale w, w, w tradzie, tak? Ta, nie, nie, w, w digitalu, I digital, tak, bo mam okay. powód, żeby do tego wrócić, bo to jest tak silne i tak wspaniałe. To jest tak, to jest bardzo charakterystyczne. Że, tak, no. że jest z nami forever. Przebojowe no. warzywa Bondiwell, tak. nie, no jestem <laughs> Pewny, że to słyszałem niedawno. No. Tak. Teraz akurat mogłeś słyszeć, ale jeszcze pół roku temu nie mogłeś, a wszyscy i tak słyszeli. To jest, to jest bardzo rzeczywiście to jest ciekawa majstersz. rzecz. Majster tak. To jest element, który już na trwałe pracuje dla marki. I słuchajcie, nawet tak, że, że gdyby nie było tego słowa Bondiwell w trakcie, to byś wiedział. To i tak byłoby wiadomo chodzi. o jakie warzywa chodzi. No. Tak. Dobrze, kochani, słuchajcie, fantastycznie nam się rozmawiało. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam, wam również. Mam jeszcze dla Was prezent. O, lubimy prezenty. Mm, wspaniale, no, no, zwłaszcza przed świętami. To tak. jest książka Nikolaj. mojego wspólnika Jacka. O, dziękuję. Czytajcie, jest świetna naprawdę. Super. Bardzo się szybko czyta, więc ee, i mnóstwo różnych ciekawych rzeczy na temat marketingu i, i marki. Także zachęcam do przeczytania. Moimi gośćmi byli Mariola Małkowska, senior brand communication manager Bondiwell i Wojtek Dendys, customer business development manager Maspex. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy.